Gimpera mieliśmy obejrzeć. O, jest od razu. Jeżeli to będzie... Czy ja mogę wiedzieć dlaczego, z takim zaciekawieniem, wręcz fascynacją, oglądasz małe dzieci? Nie. Spartiatik! 10 minut to tak szczerze mega słabo. Z jakimiś totalnie. No jeszcze gorzej. Takie zachowanie w stosunku do kelnerki w restauracji zdecydowanie nie powinno być powodem do dumy. Innego zdania byli jednak Karol Pieszko i Monika Kociołek, którzy zdecydowali się zamieścić dobra, obejrzmy to w swoim najnowszym filmie. Polski Twitter eksplodował, a sprawę skomentował nawet Krzysztof Stanowski. Oprócz tego, szalony reporter przeprowadził obszerny wywiad z parą odpowiedzialną za powstanie. Czyli tu będą nowe newsy. Dobrze, oglądamy to. Dobrze, że Gimpera włączyliśmy. Cloud MMA. Rafonix jest krytykowany za to, że źle zajmuje się swoim dzieckiem. Jaś Kapela został pobity za... Nie, Sia, jak on to pokaże, to ja też mogę? Śmianie się z papieża. Mr. Beast poinformował, że dostał... Bo on tam żółwika przybił z tym typem. Tylko, że głową. Dostał zaproszenie na pechowy rejs łodzią podwodną Titan. A Kuba Rzeźniczak jest mocno krytykowany za wypowiedź o matce swojego dziecka. Jak zwykle co dzieje powiedział? Się kto bardzo, to w ogóle? Bardzo, bardzo dużo, dlatego drogi widzu, nic się nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej. Co to za nazwa streama? Powrót do Moskwy, no. No wracamy do Moskwy, wystrzelać kilku potworów. I będę twoim kociarzem. Dzień dobry. Przywitajcie zupełnie nowego członka kociej rodziny w domu państwa działowych. Czasami komentujecie, tak czytamy takie komentarze, fajny z którym, że nie jesteśmy do końca normalnym związkiem. I chciałem powiedzieć, że się zgadzam, bo adopcja piątego kota to troszeczkę co? Tylko, że nie. Jest bardzo uroczy i pięć mam z nim jeden kotów mały problem. Ma, chciałem ma was poprosić o pomoc, bo nie mamy pojęcia, jak go nazwać. Na tapecie póki co są takie imiona jak Wafel, Rufus, Fredek, Smol. Bo jest super mały i mieliśmy Bruk jeszcze salut. Jakieś. Ale może wy coś zaproponujecie. Możecie pisać w komentarzach. I zróbcie wielki hałas dla jeszcze bezimiennego kotka. Kotek wraca sobie bezimienny, na kolana, gdzie będzie. Nie posłucha o dzisiejszych newsach. Tak jak mam nadzieję również wy, bo dzieje się co niemiara, a my sobie wszystko piszesz? Dokładnie omówimy. A zacznijmy sobie od krytyki, która pojawiła się w stronę Rafonixa. To widz wysyłał tego shota. Po tym jak na jednym z jego tylko o co tu chodzi? Przydarzył się mu mały wypadek z udziałem dziecka. Wyrwał się kurwa, ale akcja. Twitter eksplodował. Debilny, najlepiej kurwa czytać czat i skrzyneczki otwierać, zamiast na dziecko patrzyć. Jaki kurwa idiota, tatuś roku normalnie. Sporo osób zwraca też uwagę na to, jak Rafonixowi z wiekiem zdecydowanie pogorszył się refleks. Piwo prawie wylałem. Widzieliście ten refleks? No dobrze, ale może podejdźmy do tego trochę bardziej nie na poważnie. Wiem, jak obejrzymy sobie troszkę 50% więcej niż ten 9-sekundowy fragment, to możemy zobaczyć, jak dokładnie wyglądała ta sytuacja. Rafonix streamował, trzymając dziecko na kolanach i młody, jak widać, całkiem nieźle się bawił. Szczególnie, że jak możemy zobaczyć po ruszających się drzwiach i komentarzach, które padały na streamie, partnerka streamera w trakcie tego wydarzenia bawiła się z dzieckiem w taki sposób, że otwierała i zamykała drzwi na zasadzie, że pojawia się i znika, taka zabawa wchowanego. Tak się wydarzyło, że w tym samym momencie Rafonix spojrzał na chwilę na ekran i minimalnie zluzował chwyt na młodym i w tym samym czasie dziecko stwierdziło, że wyrwie się w jej kierunku i niestety w wyniku tego wszystkiego wydarzył się klops. Pan Marcin Krasowski... Dobra. O co się ludzie prują na Twitterze? Żyje dziecko? Żyje. Czyli dobrze. I tak pewnie będzie miało... Nawet jakby na głowę to dziecko upadło, i tak mózg będzie w lepszym stanie niż ludzi na Twitterze, więc o co oni się przypieprzają? I całą sytuacją się dosyć mocno przejął, zapowiedział nawet, że z dzieckiem trzeba będzie na pewno pojechać do lekarza i na jakieś USG, żeby sprawdzić, czy nic mu się nie stało. I o ile komentarze na Twitterze były bardzo mocno krytyczne, to na przykład te pod shotami na YouTubie brzmią kompletnie inaczej. Wypadki się zdarzają... No bo na YouTubie jest dobra widownia, ale Twitterze są w dupę ulungi, siedlisko w dupę ulungów, no. Taka jest prawda. Wrzucić tylko Achtunga do środka przez dziurę i wszystko się zajmie samo z sobą, tak? Zdrówka dla małego kaskadera. Widać, że mu głupio GTA 5, GTA 5 wrzucić. Bo każdemu się może zdarzyć niezależnie od osoby. Zdarza się każdemu, normalne w sumie i tak dalej, i tak dalej. I swoją drogą to bardzo ciekawe, jak naprawdę mega odmienne są komentarze na dwóch serwisach, ale mam takie spostrzeżenie, że polski Twitter ostatnio jest wyjątkowo czarno-biały, jeżeli chodzi o poglądy i j***cy w każdego, kto wzbudza choć... Na pewno tylko w GTA 5. Ale nie, według mnie... Patrząc po tych komentarzach, to jest dowód, że ludzie nawet na YouTubie
średnia wieku jest tak z 3 razy większa niż na Twitterze, gdzie ludzie sobie ubzdurali jakieś rzeczy, że jakbyś miał dziecko, to musisz je pod kloszem trzymać, żeby żeby się nic nie stało, nic nie może się stać dziecku. Zdarzają się wypadki każdemu i każdy pewnie coś takiego przeżył, czy takiego jak on może, albo innego. No różne rzeczy się zdarzają, a ci debile pieprzeni już no, przepijają się do wszystkiego, no. Nic nie jest przecież temu dziecku. Trochę kontrowersji, albo można łatwo wbić w niego szpilkę. Nie będę natomiast na to jakoś bardzo narzekał, bo dzięki temu my jako kanały komentarzy mamy dużo więcej tematów do komentowania, bo na dużo więcej tematów ludzie na Twitterze się po prostu oburzają. Moim zdaniem, jeżeli coś takiego zdarza się raz, to jest to zwykły wypadek, który może się przytrafić każdemu i każda osoba, która... Mi się gorsze rzeczy w szkole zdarzały przypadkiem. I żyję, ale może nie jestem do końca normalny. Ale nikt nie jest do końca normalny, więc ok. A dziecko je wychowuje, na pewno potwierdzi, że tak, takie sytuacje się po prostu czasami mogą zdarzyć, bo nie da się, będąc rodzicem, upilnować młodego 24/7. A, wybacz. Dzięki, Masterek, za 14 lat. Już 14 rok z tobą, dziadek. Byłeś na siłowni. Dzięki. No, pójdę jednego młodej. Sprawą należałoby się zaniepokoić, gdyby rzeczywiście tego typu sytuacje na jego livestreamach zdarzały się nagminnie. Wtedy faktycznie mogłoby to pokazywać, że jego zainteresowanie dzieciakiem nie jest zbyt duże i skupia się na innych rzeczach, a jeżeli mowa tutaj o jednostkowym wypadku, to czemu jest to, kądziu? No właśnie, i tylko spać. Wypadek. Wszystkich rodziców... Chłopie o lugi na Twitterze każą odznaczać tweety, w których piszesz na przykład o udanej randce, bo ktoś, kto jest sam i ma depresję, może przeczytać i będzie mu smutno, że on jest samotny. Cześć, co? Każą oznaczać takie tweety, żeby przypadkiem go nie przeczytali? Bo to ich może zaboleć? To jest real? Siema, Mario. Gorąco zapraszam do wypowiadania się w komentarzach, bo ciekaw jestem, czy potwierdzicie moje odczucia. Swoimi odczuciami ja na potwierdzam. Temat poglądów Jasia Kapeli... Odczucia Gimpera. Nie można dziecka trzymać pod kloszem. I zdarzają się wypadki. Wiadomo, że to jest złe, co się wydarzyło. Ale to się zdarza, no ja pierdzielę. I poza tym temu dziecku nic nie jest. Bo widz mi wysyłał shota i tam było jakby dalej ten wątek, że oni chyba do szpitala z nim pojechali, tym dzieckiem nawet. No porypana sprawa. Zdawał się podzielić anonimowy mężczyzna, który nie lubi, jak ktoś nabija się z papieża. Znacie Jaśka Kapelę? Cześć. Siemanko. O papieża. Ja Boże. Całe zdarzenie zostało także zarejestrowane z boku. Nie wiem, czy przez znajomego tego gościa, czy przez losowego przechodnia. Boże, no nie mogę. Jak widać, Jaś przy pomocy potężnych technik BJJ, a także dzięki swojemu dosyć groźnemu czworonogowi zdołał się obronić przed napastnikiem. Szkoda jak pieska. Widać, po zdjęciu z całego zdarzenia wyszedł tylko z guzem na głowie, a na Twitterze napisał: no i w końcu dostałem za papieża. I to nie od bagiety, tylko żula pod Biedronką. Tak jak Pan Jezus powiedział, kocham ten kraj i tę religię miłości. Co ciekawe, policja rzekomo nie przyjęła zgłoszenia o pobiciu. Nauka na przyszłość. Policja nie zajmuje się obrażeniami poniżej dni 7 bez powództwa prywatnego, więc jeśli widać, że gość nie pójdzie co? Do sądu, to spokojnie można go potraktować gazem i poprawić pięściami, byle nie za mocno. Bogatszy o tę wiedzę, tak zrobię następnemu. I co można o tej sytuacji powiedzieć? Czy dziwi mnie to, że taka sytuacja... Dobrze, Mario, siedź, oglądaj. Sytuacja w końcu się wydarzyła. Giga czat. Nie. Jaś Kapela ma wytatuowany na ciele napis JP2GMD, który oznacza Jan Paweł II... małe dzieci. Jest on postacią bardzo kontrowersyjną, bardzo lubi prowokować ludzi i regularnie naśmiewa się z katolików. Czy jednak jest to wystarczający powód, żeby go uderzyć? Oczywiście, że nie. Jeżeli ten pan poczuł, że jego uczucia religijne są obrażane, to mógł wnieść przeciwko Jasiowi powództwo cywilne i myślę, że patrząc na to, co Jaś wstawia do internetu, to pewnie miałby jeszcze szansę wygrać. Zamiast tego zdecydował się udawać, że podchodzi po zdjęcie i nagle zacząć bić Jasia z partyzanta. Na dodatek jeszcze nagrał to wszystko, pokazując swoją twarz. Potem ugryzł go pies i kolo uciekł. Tyle było szalonej interwencji. Część osób w komentarzach liczy, że może Jaś Kapela po tej sytuacji spokornieje, ale patrząc na jego odpowiedzi na Twitterze, nie zapowiada się. Zdaniem grupy całkiem bogatych mężczyzn nie zapowiadało się również, patrz, że niedługo. Impuls podwodna Titan imploduje, zabijając wszystkich pasażerów. O sprawie w mediach było głośno... Było to, na... ale tu jest króciutko, o tym to obejrzmy. Jakiegoś czasu, panowie wybrali się łodzią podwodną Titan, by zwiedzić wrak Titanica. Mocnym wiralem w internecie poszło nagranie z kapitanem statku, który chwali się, że łódź jest sterowana przy pomocy pada od PlayStation. Kurde, czemu ciągle wszyscy tego pada inaczej nazywają?
Ten pad już został nazwany każdą nazwą pada, jaka jest możliwa. Dzięki Pluki. Będzie dzisiaj ta gierka, co wczoraj obiecałeś, Gods of Sands, chyba się nazywa? Nie będzie, bo dzisiaj Metro, ale tam ta gra na dniach, bo chcę w nią zagrać. Cały czas mam ją otwartą. Jeden z obecnych na statku zabrał nawet ze sobą własnego syna. Niestety wszyscy pasażerowie zginęli. Dzięki. Ciekawą informacją w tym temacie zdecydował wczoraj pochwalić się na swoim Twitterze najpopularniejszy youtuber na świecie, czyli MrBeast. Nieco wcześniej tego miesiąca zostałem zaproszony, by popłynąć tytanikową łodzią podwodną. Trochę przerażające, że mogłem się tam znaleźć. Na dowód wstawił fragment wiadomości, w której rzeczywiście otrzymuje zaproszenie na łódź, która miała zwiedzić Titanica. Twórca zapewne odetchnął z ulgą, podobnie jak jego widzowie, i jest to na pewno ciekawy przykład. On jak w tym filmie oszukać przeznaczenia. Takim fartem uniknął w dupę śmierci, popieprzone. Na to, jak niektóre decyzje mogą mieć naprawdę kolosalny wpływ na nasze życie. Natomiast polski piłkarz Kuba Rzeźniczak stwierdził, że warto powiedzieć coś, co może mieć kolosalny wpływ na życie jego dziecka. Jaka wypowiedź mogłaby mieć aż takie znaczenie? Ano na przykład mógłby zasugerować, że jego matka była prostytutką. Ewelinę poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym dziewczyn na telefon. Mhm. Żebyśmy lepiej zrozumieli kontekst sytuacji. Kuba Rzeźniczak jest piłkarzem bardzo rozpoznawalnym. Nawrócił ją. Przez wiele lat grał w reprezentacji Polski. Od listopada zeszłego roku jest on w związku małżeńskim z Pauliną Nowicką, ale wcześniej miał jeszcze dwie inne partnerki, przy czym w latach 2016-2020 był on mężem pani Edyty Zając. No i pan Kuba Rzeźniczak przyznał się do tego, że podczas jak był mężem Edyty Zając, to bardzo regularnie ją zdradzał. Dopuszczałem się zdrad wcześniej z innymi kobietami. Zdradzał ją między innymi z panią Eweliną Taraszkiewicz, co w 2017 roku zaowocowało nieślubną córką piłkarza. Jak możecie się domyślić po tej wypowiedzi, jego relacje z byłą kochanką, którą zdradzał byłą żonę, nie należą do najlepszych. Wywiad z Kubą Rzeźniczakiem... Kurde, już nic nie rozumiem. On zdradzał... Czekaj, jak to jest? Co tu się dzieje? Zdradzał byłą żonę, która go zdradzała? I oni się... Co tu się dzieje? Czerny, bo trwa ponad 2 godziny. Natomiast rzeczywiście jednym z wątków było życie seksualne piłkarza, a prowadzący pytał wprost o jego uzależnienie od seksu. I to w trakcie dyskusji w tym temacie pan Rzeźniczak zdecydował się opowiedzieć historię, w jaki sposób rzekomo miał poznać kochankę, z którą zdradzał swoją ciężarną żonę. Mamą Inesy jest Ewelina, ty byłeś kiedyś z nią w normalnym związku? Ewelinę poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym... Zdradzał kochankę z żoną? Czekaj, co? Jeszcze na telefon. Mm-hmm. Metro? Niedługo. Zapłaciłem chyba 1500 za 2-3 godziny i tak to się zaczęło. Ale ona później była twoją jakąś regularną kochanką, czy to nadal była dziewczyna na telefon? Pierwsze 2 spotkania... Czaj, co w dupę? 1500 jakiejś baby zapłacił za 3 godziny... Kurde. Dobry zawód. Były płatne, a potem już spotkaliśmy tylko na... No ja też w rozmowach z nią mówię, że ja nigdy nie byłem nawet z tobą w żadnym lokalu na randce, nawet ciężko nazwać randką. Ale mówiłeś jej kiedyś, że zostawisz dla niej Edytę? Tego nie powiedziałem nigdy, nie było prawie 7 lat temu. I jest z tą jego wypowiedzią co najmniej kilka problemów. Po pierwsze, jest to sprawa sprzed 7 lat, więc wyciąga on brudy z przeszłości swojej kochanki. Jak zakładając to, oczywiście, że to co mówi to prawda. Mając pełną świadomość, że jest osobą publiczną, jego wypowiedzi mają bardzo duży zasięg i takie słowa o niej mogą zaszkodzić nie tylko jej, ale również ich dziecku, które w tym roku kończy 6 lat, czyli w tym roku idzie do zerówki. Śmiem twierdzić, że pan Kuba Rzeźniczak jest inteligentną osobą i zdaje sobie sprawę z tego, jak społeczeństwo ocenia osoby, które oferują usługi seksualne za pieniądze. Szczególnie, że osoby oferujące takie usługi najczęściej oceniane są dużo gorzej niż te, które z usług tego typu korzystają. Najgorsze więc jest to, że poza potencjalnymi konsekwencjami wynikającymi z tego dla byłej kochanki, przede wszystkim w tej sytuacji jest szansa, że oberwie Bogu ducha winne dziecko, które w szkole może doświadczyć wyśmiewania przez rówieśników. Masz 0%. Problemów z jego wypowiedziami jest więcej, ponieważ w tym samym wywiadzie chwilę później przyznaje on, że spotykając się z kobietą, z którą zdradzał żonę, manipulował ją celem osiągnięcia korzyści. Z kimś możesz uprać za darmo za to, że mu sprzedasz parę komplementów i powiesz mu, że jest super. Powiesz komuś kilka komplementów i możesz mieć za darmo. Doskonała życiowa porada i mam nadzieję, że jeżeli jakaś kobieta kiedykolwiek otrzyma teraz komplementy od Kuby Rzeźniczaka, to będzie wiedziała, dlaczego on jej je prawi. Jednocześnie w innym fragmencie tego samego wywiadu na pytanie o to, czy jest uzależniony od seksu, odpowiada. Uzależniony? Nie. Myślę, że uprawiałem tak jak każdy normalny facet. To się działo. Jak spotykałem dziewczynę, z którą uważałem, że mógłbym pójść do łóżka, to po prostu szedłem. Drogi Kubo, nie. Robienie dziecka innej kobiecie za plecami ciężarnej żony nie jest uprawianiem tak jak normalny facet. Czeka. Jeżeli jesteś w związku... To ile on tych dzieci narobił? Nic z tego wątku nie rozumiem. To on różne dzieci z różnymi babami po prostu narobił?
to będzie alimenty płacił, tak? Jest alimenciarzem, się okazało. O to chodzi w tym związku? Niezaspokojone potrzeby. Znaczy, wątku. Można na przykład porozmawiać ze swoją partnerką i na przykład wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Czy taka rozmowa jest gwarantem znalezienia idealnego rozwiązania? Otóż nie, bo nie jest to sytuacja prosta. Zresztą, za bardzo niefortunny przykład w tym temacie. Tak sam zostałem jakiś czas temu dosyć mocno i zresztą całkiem słusznie skrytykowany, co też okazuje, jak wrażliwy i trudny jest to temat. Bo problem na przykład zbyt wysokiego libido jednego z partnerów nie jest na pewno dla pary prosty. Natomiast zdrada, w wyniku której inna kobieta zachodzi w ciążę, kłamstwa i manipulacje, a teraz publiczne oczernianie matki swojego dziecka, to na pewno nie... Spartiatix, masz ładne zakola gniazdo, tes mega, to kiedy seks za te komplementy? Dziś. Nie są potencjalne rozwiązania tego problemu. Gdyby ta rozmowa została przeprowadzona bez wnikania w szczegóły i nazwiska osób, których te sytuacje dotyczą, i byłaby być może formą jakiejś autorefleksji i przemyśleń post factum z przyznaniem się do błędów i zauważeniem, co było nie tak w zachowaniach, które przejawiałem, to pewnie mogłoby być to ciekawe świadectwo jakiegoś człowieka, który po prostu popełnił masę gównianych błędów, ale zamiast tego dostaliśmy dziwną próbę wybielania się, połączoną z oskarżeniami w kierunku byłych partnerek i wypowiedziami, które mogą potencjalnie zaszkodzić dziecku piłkarza. Całkiem niezła robota, jak na jeden wywiad. Ale czy całkiem niezłą robotę... Ja nie znam tego piłkarza, bo nie znam żadnych, ale jest dziwny typek. Taki trochę ten... 34 IQ około. Robotę jak na jeden wywiad wykonali Sławomir Bielski i jego partnerka Julita Górska. Zdaniem widzów niestety nie. Na kanale Szalonego Reportera pojawiła się obszerna, prawie półtora godzinna rozmowa pokazać? Z współudziałowcem spółki Hilix Sławomirem Bielskim oraz panią prezes federacji Cloud MMA Julitą Górską. Czekaj, bo tu IP się może pokazać na tej stronie, bo jej nie znam. Kontrowersji wokół Hiliga i Cloud w ostatnim czasie zebrał się ogrom, więc było co wyjaśniać. Myślę sobie natomiast, że nie poszło to najlepiej. Moim głównym zarzutem do tej rozmowy jest to, że na kluczowe kwestie, które były dla widzów najważniejsze, nie zostały przedstawione dowody. Z istotniejszych screenów zostało udowodnione, że faktycznie pan Sławomir Bielski miał początkowo być współudziałowcem w federacji Fame. I na dowód tego została zamieszczona rozmowa z lutego 2018 roku. Pokazana została również faktura udowadniająca, że kilka miesięcy później Daniel Magica, który dzięki. Został podpisany w... Sad Kinguin, dzięki za 3 lata, witam. W firmie pani Julity Górskiej i Sławka Bielskiego został sprzedany w cudzysłowie do Fame MMA, bo wystawili dokument na udostępnienie wizerunku Daniela Zwierzyńskiego. Zobaczyliśmy także wyciąg z konta spółki Age Agency z lipca 2021 roku, czyli miesiąc przed pierwszą galą Hilix. Ze screenów tych wynika, że Hasbi Edelbiew płacił na konto spółki 75 tysięcy złotych, a Sławomir Bielski 40 tysięcy złotych i miał to być budżet pozwalający na pokrycie pierwszych kosztów, bo z większością podmiotów oraz zawodnikami umówili się tak, że zapłacą im po pierwszej gali. A podmioty te miały się na to zgodzić w związku z obecnością Hasbiego Edelbiewa w tej spółce, który rzekomo miał być osobą wystarczająco dla nich wiarygodną, ponieważ był kojarzony w środowisku, podobnie jak jego brat Bajsangur. I na tym kończą się rzeczy, które zostały udowodnione. Okej, być może rzeczywiście na start nie potrzebowali nie wiadomo jakich pieniędzy, natomiast sam wyciąg z lipca to może być troszeczkę za mało, bo spółka funkcjonowała od stycznia 2021 roku, więc między styczniem a czerwcem mogło się wydarzyć też dużo różnych innych operacji finansowych. Nie wiemy, czy coś na konto spółki Age Agency nie wpłynęło w sierpniu. O kim mowa? No dalej o tym Hilix. Przed samą galą, bo cały czas nie mamy wyciągu, więc no... Coś tam jest, co potwierdza wersję, o której mówi Sławomir Bielski, ale myślę, że w obliczu stawianych im zarzutów pewnie chcielibyśmy zobaczyć więcej. Tego, że Sławek z Julitą blisko ze sobą współpracują jako mąż i żona, no to było oczywiste i spoko, że przynajmniej nie udają, że jest inaczej. Tego, że Sławek Bielski chciał wcześniej współpracować z Fame MMA, zanim to powstało, też było raczej wiadome i nikt tego nie podważał. Nierozwiązane moim zdaniem natomiast pozostają główne wątki, które rzucają wątpliwości na parę biznesmenów. Po pierwsze, dlaczego wiedząc o powiązaniach Bajsangura, mimo wszystko zdecydowali się na współpracę z rodziną Edelbiewów. Okej, to wszystko działo się przed najświeższą inwazją Rosji na Ukrainę, ale nawet wtedy Ramzan Kadyrow, powiedzmy eufemistycznie, że nie miał najlepszej prasy. Kwestia ta przez Sławka Bielskiego tłumaczona jest w dosyć zaowalowany sposób, to znaczy twierdzi on po prostu, że nie wierzył w to, co mówią o Bajsangurze i ufał jemu oraz Hasbiemu. No, okej, być może. W dosyć dziwny sposób tłumaczone także było obsadzenie Julity Górskiej jako prezeski Cloud MMA. Dlaczego tworząc Cloud
jest później twoja zobacz. Żona, jesteś Julita, a nie dalej ty. Muszę tam zakończyć, wypłacić ludziom należne pieniądze, czyli muszę odmrozić tą firmę i po prostu na razie muszę pozostać w tej firmie. Bardzo dziwne tłumaczenie i bardzo go nie rozumiem. Moim zdaniem ci państwo musieli zdawać sobie sprawę, że w obliczu tak poważnej decyzji MSWiA i tak dużych kontrowersji, każdy jeden najmniejszy ruch będzie analizowany. I moim prywatnym zdaniem, jest to mój domysł, ale uważam, że całkiem prawdopodobny, to, że udziały objęła partnerka biznesmena, a nie on sam. Dla Liktora lepiej pozbyli się ruskich i muszą się dzielić zyskami? No tutaj chodzi o to, że w tym cloud oni nadal maczają paluchy, tylko że supy są poustawiane. Czyli ta Lexi i ta druga żona. Najprawdopodobniej wynikało z tego, że nie chcieliby osoba, która jest udziałowcem w Hylik, była też udziałowcem w Cloud, żeby to lepiej wyglądało. Tak obstawiam, choć mogę się mylić, bo tłumaczenie, że Sławek nie mógł objąć udziału, bo musiał domknąć sprawy w Hyligu, nie ma sensu. To w żaden sposób mu nie przeszkadzało. Mógł objąć udziały i zostać tam prezesem i zatrudnić swoją partnerkę, żeby prowadziła sprawy w Cloudzie, a on by dalej domykał Hylik, a udziały byłyby jego. I przy okazji udowodniłby, że nie ma nic do ukrycia. Jednocześnie ci państwo zbierają żniwa, że na początku próbowali okłamać publiczność. Bo teraz w wywiadzie mówią, że nie no to oczywiste, że oni byli w Hyligu, a wcześniej byli przy Fejmie. No i to oczywiste, że Cloud to ich działalność i teraz to jest przedłużenie i zabierają tych ludzi, kontakty do sponsorów i robią po prostu kolejny spoko, biznes, Mario, ale dlaczego nie można było tak od razu? Cała komunikacja Cloud od samego początku próbowała udowodnić ludziom, że jest kompletnie innym bytem niż Hylik i nie ma z Hyligiem nic wspólnego. Daję wam słowo, że w Cloudzie nie ma żadnych osób objętych sankcjami. Ludzie oczywiście tego nie kupili. Okazało się, że jest inaczej. No i teraz ci państwo wychodzą przed kamery i mówią, że nie no, ale oczywiście, że są powiązania. Też uczestniczyłam w tworzeniu Hylik, będąc ja u jego boku, tak? Towarzyszyłam mu w tym czasie. Oczywiście, że to się nakłada jedno na drugie. Klasik. Ale to niczego nie udowadnia. No i może to prawda, że to niczego nie udowadnia, ale wasze zachowanie próbujące to ukryć na początku powoduje, że ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego próbowaliście to ukryć? I nawet jeżeli jest jakaś rzeczywistość, w której jesteście czyści jak łza, to ruchy, które podjęliście i sposób komunikacji PR-owej, który przyjęliście, naturalny sposób spowodował, że ludzie stali się podejrzliwi. I potrzeba będzie czegoś więcej, tak, żeby ich przekonać, by wam zaufali. Oprócz tego w filmie pojawiają się insynuacje, jakoby film, nie wiem, ale się dowiem, miał być opłacony przez konkurencję, co jest dziwną teorią i widać, że ci państwo niekoniecznie śledzą polskiego YouTube'a i ogarniają, jak chociażby twórcy tego kanału funkcjonują. Czy ten film coś wyjaśnił? No, może niektóre rzeczy. Na pewno spoko było posłuchać perspektywy drugiej strony, a z wniosków to myślę, że można wyciągnąć dwa. Po pierwsze, tak jak sobie tego wszystkiego słuchałem, to wydaje mi się, że prawnie i organizacyjnie Cloud rzeczywiście może być tak zrobiony, że w przypadku jakiejkolwiek kontroli, przepływów finansowych, dokumentów czy innych tego typu spraw, pewnie okaże się, że na papierze jest czysty. Bo widać, że jeżeli chodzi o te kwestie, to Sławek i Julita kumają, jak to robić i pewnie sensownie to ogarnęli. Tak, żeby na pewno z zewnątrz nie było widać, żeby tam były jakiekolwiek powiązania, niezależnie od tego, jaka jest prawda. Natomiast drugi wniosek jest taki, że nie potrzebują krzyku, PR-owca, jak jest bo nie potrafią komunikować się ze społecznością internetową. I im dłużej ich słucham, tak, tym bardziej mam wrażenie, że Hasbi naprawdę im już nie pomaga, bo downgrade w komunikacji ze społecznością w stosunku do tego, co prezentował Hylik, jest olbrzymi. I widać, że ci państwo po prostu tego nie ogarniają i cały plan komunikacyjny jest chaotyczny, niespójny i mało wiarygodny. W związku z tym przyszłość Cloud MMA oraz Hylik maluje się raczej w czarnych barwach, szczególnie, że odpowiedzi i wersja drugiej strony zaczynają pojawiać się bardzo późno. I po tym, co widzimy w komentarzach, większość ludzi ma już wyrobione zdanie. Hylik oraz Cloud dostały łatki, kadyrowcy, Czeczeni, źli ludzie, powiązania z Rosją i bardzo trudno będzie nie dodam im przekonać tego publiczność, że jest inaczej. Co jednak nie oznacza, że jest to całkiem niemożliwe, bo już nie takie comebacki wizerunkowe widzieliśmy. Będzie drugi Prime? Czas pokaże. Czas pokaże też, czy przeprosiny Marki Kociołek i Karola Pieszko w sprawie ich fatalnego zachowania w jednej z warszawskich restauracji na pewno były szczere. Ale może od początku. 23 czerwca na kanale Moniki Kociołek pojawił się film zatytułowany Jem ulubione jedzenie influencerów z nimi przez 24 godziny. W ramach tego materiału członkini Teamu X udała się wraz ze swoim YouTube'owym kolegą Karolem Pieszko do restauracji Charlotte na warszawskim Wilanowie celem spróbowania ulubionego jedzenia Karola. Niestety Karol na to jedzenie czekał
myślał co najmniej o kilka minut za długo i zdecydował się to bardzo głośno skomentować. Boże. Czegoś jeszcze brakuje? Dwa razy miało być, nie? Dobra. A za ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Na pewno nie. 3 minuty? 4? A 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. Bo chodzi o to, że my przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i teraz wie pani... Ona zjadła? Nagrywają film o tym, że ten pieprzony kretyn będzie jadł swoje ulubione jedzenie? No way! Trzeba mu zrobić natychmiast! Bym mu zapieprzył w GTA. Totalnie. Jeszcze gorzej. No. Nie dawajcie mi złej opinii, dobra, to no Charlotte będzie miała złą opinię. Po opublikowaniu tego filmu na twórców wylało się może krytyki. Najpopularniejszy shot z zachowaniem twórców osiągnął ponad 6 milionów wyświetleń. A to tylko jedna z jego kopii. Szczególnie w stronę Karola posypały się tysiące nieprzyjemnych komentarzy krytykujących jego zachowanie poniżające kelnerkę. W odpowiedzi na tłumaczenia jednego z kolegów Moniki Kociołek swoje zdanie w sprawie wyraził nawet dziennikarz Krzysztof Stanowski. Rosja Rosją, Mumbai Mumbajem, ale co to za p***ony kretyn. Reakcja wynika oczywiście z tego, że pierwotnie Monika Kociołek najpierw sytuację traktowała jako żart, a później próbowała zrzucić winę na restaurację. Śmigła też. Moim filmem jest tak tyle powodów do dyskusji, po prostu jest taka burza pod tym najnowszym, że ja tylko czytam. I czytam, i siedzę, i czytam. Pale i sram. Pani Monice na początku było bardzo do śmiechu, ale to się całkiem szybko zmieniło. I dobra, jestem wkurzona, że mi się obrywa przez tą całą sytuację, bo dosłownie nic nie zrobiłam i ludzie piszą tak obrzydliwe komentarze, że to, co zrobił Karol na odcinku, to jest w ogóle nieporównywalne. Czyli wy macie przyzwolenie do tego, żeby pisać w kierunku nas w internecie takie rzeczy, tak. Ale już macie problem do kogoś, czy jesteście hipokrytami, tak. Bo to, że nie. Coś jest pisane w internecie, to nie znaczy, że jest przyzwolenie. I ciekawy fakt o tej wypowiedzi jest taki, że to nawet prawda, to znaczy... Oczywiście, że mnóstwo jednostek w takich sytuacjach w przesadzony sposób wyraża swoje zdanie. I w stosunku do pana Karola Pieszko i Moniki Kociołek pojawiły się komentarze, że są lamusami, śmieciami, frajerami, kretynami, najlepiej, żeby i ogólnie wiele osób życzyło wszystkiego, co najgorsze. GTA, tak, GTA. Prawdą jest, że te osoby, wulgarnie ich wyzywając, krytykują jakieś zachowanie, a same zachowują się jeszcze gorzej. Tylko problem jest taki, że takich komentarzy i tak w internecie są setki tysięcy. I to, że one się pojawiają, nie zmieniają klucz całej tej sytuacji, czyli Karol Pieszko nadal zachował się jak kretyn. A do momentu wstawienia tego stories, pani Monika Kociołek nadal się do tego nie odniosła. A jedyną jej wypowiedzią wcześniej było, ale śmieszne komentarze, siedzę i czytam XDDD. No więc ciężko się dziwić, że ludzie są w k***ni, kiedy ktoś zachowuje się arogancko i bucowato. A potem mówisz? Jeszcze próbuje pokazać, że nic sobie nie robi z krytycznych komentarzy. Przeszliśmy więc już przez trzy etapy radzenia sobie z krytyką. Najpierw to jest bardzo czaj, że Karolek się zżygał po banalnych z Pride. Ta? Serio? Jakoś niedawno? Mieliśmy próbę śmieszkowania z tego, potem zrzucenia winy na restaurację, następnie przerzucenia winy na ludzi, którzy zbyt mocno i zbyt wulgarnie krytykują, bo to oni są źli. No to może spróbujmy teraz trochę usprawiedliwić i wybielić to nasze zachowanie. Dzisiaj. A, no i bardzo ważna kwestia, bardzo istotna w tej sytuacji. Jak wychodziliśmy, Karol zapytał tej babeczki, czy a reagowanie jeszcze okay, Polo że było TV. Na żarty, że Sianidzo. Nie chciał jej urazić. No i ona powiedziała, że okej, że też rozumie i tak dalej, więc taka była cała sytuacja, no. Świetnie. Nie zamieściliście jej w filmie, więc dlaczego się dziwisz, Moniko Kociołek? Nie zamieścili jej, bo nie było takiej sytuacji, wymyśliła to na biegu. Że ludzie nie domyślili się, że potem z tą panią porozmawialiście. O ile to prawda. To po pierwsze. Po drugie, ja zwrócę uwagę na postawę tej pani w całej tej sytuacji. No. Przepraszam, ale jak to nie, po prostu nie możecie zostawiać tej pani. Przepraszam. O, dziękujemy. Ta pani była pierwszy dzień w pracy. Przeprosiła was chyba z 5 razy. I jeszcze przyniosła wam upominek od restauracji w prezencie. I straszyliście ją, że wystawicie złą opinię restauracji. I na dodatek jesteście influencerami, którzy mają duże zasięgi. Ta kobieta była przerażona potencjalnymi konsekwencjami, które mogą na nią spaść za to, że wydała wam kanapkę o 4 minuty za późno. Co na dodatek nie wynikało z żadnego Boże, jej to błędu. Jest tak absurdalny. Szczególnie, że czas, który sobie wymyśliliście na otrzymanie potrawy, nie jest czasem, który restauracja gwarantuje, tylko czymś z dupy, co sobie wymyśliliście. Reaguj więc co mocy. Miała powiedzieć pani kelnerka, jak nie to, że no w sumie okej. Okay. Ty, pokazali tą kelnerkę na chwilę. Niech ktoś pójdzie i ją zapyta, czy przeprosili potem. Tak jak mówiła ta Kociołek. Bo jeszcze jak się okaże, że nie i będzie dowód, to jeszcze bardziej ludzie ją oplują, co będzie jeszcze piękniejsze. Więc co miała powiedzieć pani kelnerka, jak nie to, że... W sensie oplują tam Kociołek jeszcze bardziej i tego kretyna, nie wiem jak on się nazywa.
no w sumie okej i że się na was nie gniewa. No dobrze, minęły dwa dni, influencerzy sobie przemyśleli i jednego dnia zarówno od Moniki Kociołek, jak i od Karola Pieszko pojawiły się krótkie wyjaśnienia w temacie. Wiem, że miałam już nie poruszać tego tematu i też nie chcę absolutnie się wybielać, ale mam swoje przemyślenia po tych dwóch dniach na ten temat. O, tam myśli, no way! Dobra, żarcik, żarcik. I jest mi głupio. Byłem dzisiaj w tej restauracji z takim zamiarem, żeby po prostu porozmawiać z kelnerką i zapytać, jak się czuję, a przede wszystkim po prostu przeprosić za... Czekaj, przeprosić po tych dwóch dniach był? Czy on nie przeprosił od razu po nagraniu z tego, co mówiła ta baba? O co chodzi? Za moje zachowanie, które było po prostu mega słabe i nie na miejscu. Niestety nie spotkałem się z nią, nie było jej w pracy dzisiaj, ale na pewno tego tak nie zostawię. Chcę z nią porozmawiać, chcę ją przeprosić po prostu na żywo. Wiem, gdzie popełniłam błąd, wiem, jak zachować się w przyszłości. Niepotrzebnie tak emocjonalnie później tutaj w atakujący sposób na Insta Stories się odezwałam, jak odłożyłam telefon i się nad tym zastanawiałam, to mówię, nie, odwaliłaś. Jestem w ogóle na siebie zła, bo ja nie przejawiam w ogóle takich zachowań na co dzień. Słabo, że wyszła taka sytuacja i na pewno da mi to nauczkę. Strasznie żałuję, że potraktowałem ją jako pracownika, a nie jako po prostu ludzką osobę, człowieka z emocjami. I teraz tak, możemy to sobie przeanalizować na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, Karol i Monika trochę nie mieli już co innego zrobić. Mogliby ewentualnie spróbować zignorować tę sytuację, zamknąć oczy, na jakiś czas zniknąć z internetu i liczyć... Pan leniwa, ile to trwa? Że jak wrócą, to ludzie będą już myśleć, co on powiedział, o dramie i może zapomną. Zamiast tego stwierdzili, że dobrze byłoby zareagować i mimo wszystko przeprosić. I powiedzmy, że w porządku, plus jeden dla nich. Czy wynikało to z realnej refleksji, czy ze strachu przed konsekwencjami, to zapewne od tego, czy ich lubicie, minut. Czy nie lubicie, to sami sobie dopowiecie. A najbardziej te kwestie zweryfikuje ich czas, uwielbiam. Bo zobaczymy, czy tego typu zachowania z ich strony po prostu w przyszłości się powtórzą. Słuchając natomiast treści... A racja, Mateusz, zaro. Prosin, ciężko jest oprzeć się wrażeniu, że ich nagraniu nie towarzyszy realne zrozumienie tematu, ponieważ ani Karol, ani Monika nie nazwali dokładnie, które ich zachowania były nie w porządku, ani te... To jest taka analiza jakiegoś AI. Czy ono rozumie problem AI? Czy już jest na tym etapie rozwoju, że rozumie, w czym jest problem? Czy pieprzy formułkę wyuczoną przez jakiegoś jajogłowca, który to wgrał? Jak myślisz? Oczywiste, że pieprzy formułkę, bo agencja kazała. Też, dlaczego były nie w porządku? Jednocześnie działania, które podjęli na poczet wynagrodzenia tej sytuacji osobie, która jest realnie w niej poszkodowana, były generalnie nikłe bądź żadne, a bite dwa dni na skontaktowanie się z pechową kelnerką zaraz i zadośćuczynienie jej tego nieprzyjemnego incydentu, to całkiem sporo czasu. Zdecydowanie przydałyby im się jakieś bliskie osoby, które pomogłyby im rzeczywiście zrozumieć. Masz rację, Gimper, przydałby im się stary, który by ich naprostował. Zrozumieć tę sytuację, a także pomogłyby im w tym, żeby sformułować rzeczywiście sensowne przeprosiny, bo powiedzenie, że słabo, że wyszła taka sytuacja, witamy, to Sułko. Nie są słowa adekwatne do skali krytyki, która spadła na was za to, co zrobiliście. Monika Kociołek w swoim oświadczeniu wskazała jedno zachowanie, które zrobiła źle. W atakujący sposób odezwała się na Insta Stories. Wiem, gdzie popełniłam błąd, wiem, jak zachować się w przyszłości. Niepotrzebnie tak emocjonalnie później tutaj w atakujący sposób na Insta Stories się odezwałam. No spoko, tylko nie o to chodziło w tej sytuacji. Chodziło o to, że twój kolega... Serio, analiza sztucznej inteligencji to jest... Oni są tacy w dupę... No nie mogę, no to są boty, to są NPC-ty w dupę i co im agencja każe, to zrobią. Oni nie wiedzą, czemu przepraszają, nie wiedzą, czemu mówią te słowa. Oni mają wgrane, żeby to powiedzieć i tyle. Boże, nie da się z tymi ludźmi, jeżeli to ludzie. Zachował się jak buc, a ty nie zwróciłaś mu uwagi siedząc obok. Karol natomiast powiedział, że żałuje, że potraktował ją jako pracownika, a nie ludzką osobę. No i czy człowiek by to powiedział? Czy AI na wczesnej fazie produkcji w dupę? No, chłopie. Tą kelnerkę. Strasznie żałuję, że potraktowałem ją jako pracownika, a nie jako po prostu ludzką osobę, człowieka z emocjami. Czyli jak ktoś jest pracownikiem, to można go tak traktować, ale... Bo on miał pracowników w innym kraju, że tam się od 6 roku... No, nieważne zresztą.
jak ktoś przestaje być pracownikiem i zaczyna być ludzką osobą, to wtedy już nie. Jeżeli pan Karol Pieszko kiedyś będzie miał jakąś firmę, to nie zatrudniajcie się w niej, chyba że chcecie, żeby was wyliczał z każdej minuty. Bardzo źle. I bardzo ten sposób formułowania zdań wskazuje na głębokie niezrozumienie tego, co w waszym zachowaniu było nie okej. Stoi przed wami typiera, formułki która klepią, 5 razy was przeprasza w ciągu 10 minut. Jest zestresowana. Mówi, że to jej pierwszy dzień w pracy. A ty, bałwanie, z ironicznym uśmieszkiem na ustach, mówisz jej, że jeżeli poczekasz no jeszcze... najgorsze to jest, jak on, jaki on tonem mówił i ten jego wyraz ryja przy tym, jak on mówi. Że on czuje taką władzę nad tą w dupę kelnerką. No to jest ohydne. To jest obrzydliwy jest ten typ, bo to jest w nim. To nie jest takie coś, że on to raz zrobił. Widać, że to jest w nim. To jest obrzydliwy jest ten człowiek. Powinni go chociaż na pół roku do takiej roboty wysłać i wtedy może by rozumiał, co się dzieje na świecie. Debil to jest. Jeszcze kilka minut na kanapkę, to bardzo słabo. I pomimo, że ta kobieta tłumaczy ci, z czego wyniknęła dokładnie ta sytuacja i że i tak, żebyś dostał tę jedną kanapkę, to musi ją najpierw zrobić kuchnia, więc to nie jej wina. To razem z Ferajną podkreślacie, że nagrywacie film i jesteście influencerami, a ta restauracja to dostanie bardzo negatywną opinię. Jeżeli to oznacza, że potraktowałeś kogoś jako pracownika i jest to twoja jedyna refleksja w tym temacie, nie, nie, to sępa, nie rozumiem, o co ludzie mają do ciebie problem i powinieneś się nad tym zastanowić. Żeby nie było, to że nie się patrzy tylko na razie, Oskar, na tak, to na pewno jest trudne, żeby przeprosić i w racjonalny sposób wyciągnąć wnioski, kiedy pół internetu cię wyzywa. Spoko, rozumiem to. I pewnie też jest to dla was trudne, szczególnie jak czytacie dużo hejtów i wulgarnych witam, rzeczy widzów. I w ogóle bardzo niemiłych komentarzy. Spoko, jestem w stanie to skumać, bo też czasami gadam albo robię głupoty i ludzie mnie za to wyzywają. Tylko jak już coś takiego się dzieje, to dobrze jest się naprawdę porządnie zastanowić, dlaczego coś takiego się wydarzyło i dlaczego ludzie są aż tak oburzeni, bo mają do tego podstawy. I nie jest to tylko kwestia tego, że słabo, że wyszła taka sytuacja albo że ktoś kogoś potraktował jako pracownika. Dziękuję za uwagę, miłego dnia. I też jest to dla was... Kurde, nie to. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę